Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na jogę rozciągającą dolne partie ciała. Zaczniemy sobie dzisiaj w pozycji dziecka. Połączymy duże palce stóp razem, odłożymy pośladki napięte i wyciągniemy ciało do przodu. Weźmiemy sobie w tej pozycji głęboki, spokojny wdech i długi, spokojny wydech. Wdech. I spokojny wydech. Na ostatni długi wdech wyciągamy ciało. I długi, spokojny wydech. Z kolejnym wdechem przechodzimy do klęku podpartego. Przypominam, kolana są pod biodrami, dłonie pod ramionami, szeroko rozłożone palce u dłoni, aktywny brzuch. Wdech wyciągamy się w pozycji krowy. Z wydechem zaokrąglamy plecy w kocim grzbiecie. Wdech krowa, wydech koci grzbiet, wdech krowa i z wydechem koci grzbiet. Powolutku wracamy sobie do centrum i wyciągamy prawą nogę do boku, prawą rękę do góry i delikatnie za głowę wyciągamy tutaj bok. Bierzemy wdech, spokojny wydech. Wdech i wydech. Ostatni wdech. I z wydechem powolutku wracamy sobie prawą ręką na matę. Prawa noga jest w górze. Kręcimy kółeczka stopy. Trzy kółka w jedną stronę. Oddychamy głęboko. I trzy kółka w drugą stronę. Powolutku odkładamy stopę na palce, noga jest wyprostowana z tyłu i zaczynamy delikatnie naciskać, tak aby zbliżyć piętę w kierunku do maty. Rozciągamy łydkę, bierzemy głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Długi wdech. I z wydechem powolutku wracamy do klęku podpartego. Zmieniamy stronę, wyciągamy lewą nogę i lewą rękę do góry i za głowę. Wyciągamy tym razem cały lewy bok. Bierzemy głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. Wydech. Ostatni wdech. I długi wydech. Z kolejnym wdechem odkładamy lewą dłoń na matę, prawa noga jest w górze. I zaczynamy kręcić kółka stopy. Trzy kółeczka w jedną stronę. I trzy kółeczka w drugą stronę. I powolutku odstawiamy tą nogę wyprostowaną, stopa jest na palcach. Zaczynamy delikatnie rozciągać łydkę, przybliżamy piętę do maty. Głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech, ostatni wdech i z wydechem wracamy do klęku podpartego. Od razu robimy wdech, podwijamy palce stóp i z wydechem przechodzimy do psa z głową do dołu. Nogi mogą zostać ugięte w kolanach, pięty w górze na początku. Pośladki jak najwyżej, do góry, odbijamy się mocno od dłoni, cofniemy delikatnie plecy. Głęboki, spokojny wdech i spokojny wydech. Zaczynamy chodzić w psie, ugnijmy prawą nogę z wdechem, lewą z wydechem, doprostujmy prawą, prawa wdech, lewa wydech, wdech prawa. Lewa, wydech. Jeszcze raz wdech prawa. I lewa z wydechem. Z kolejnym wdechem staramy się doprostować obie nogi. I zostajemy z wydechem. Na kolejnym wdechu ręce idą w kierunku do stóp.
Ustawiamy z tego mniej więcej na szerokość bioder. Łapiemy się trzema palcami za duże paluchy u stóp. Patrzymy przed siebie, staramy się doprostować nogi, wdech. I z wydechem schodzimy do skłonu, luź na głowę. Odciągamy łokcie delikatnie do boku. Chcemy zbliżyć brzuszek jak najbliżej ud. Tutaj nogi mogą pozostać ugięte w kolanach. Głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze chwilkę wdech. I wydech. Długi wdech. I spokojny, długi wydech. Z kolejnym wdechem rozplątujemy ręce. Przechodzimy nimi na początek maty. I ustawiamy ciało w psie z głową do dołu. Od razu robimy głęboki, spokojny wdech. Długi, spokojny wydech. I unosimy prawą nogę do góry z wdechem. Z wydechem przenosimy ją na lewą stronę. Stopa jest flex. Chcemy mocno otworzyć biodro. Kolano idzie w kierunku do sufitu, bądź do nieba. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni długi wdech wytrzymujemy. I z wydechem powolutku umieszczamy nogę do przodu maty pomiędzy dłonie. Stopa prawa jest pomiędzy dłońmi. I od razu lewe kolano odkładamy na matę. Jesteśmy w szerokim wykroku. Jak mamy równowagę, delikatnie unosimy ciało do góry. Zostajemy sobie tutaj. Napięty brzuch. Otwarta klatka piersiowa. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Pilnujmy tego, aby kolano nie wychodziło poza linię palców. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem odkładamy ręce na matę i stopę prawą kierujemy do krawędzi maty. Całe dłonie na macie. I powolutku unosimy lewe kolano do góry. Zaczynamy kręcić kółka od bioder. Delikatnie do przodu, boku, do tyłu. Tak, aby poczuć bioderka. Trzy kółka na jedną stronę. I trzy kółeczka na drugą stronę. Powolutku wyciszamy ruch. Kolano lewe jest w górze, a my odkładamy ręce, jeżeli jesteśmy w stanie, na przedramiona. Jeżeli jest ciężko, zostań na całych dłoniach. I zaczynamy delikatnie bujać ciałem do przodu i do tyłu. Do przodu wdech. Do tyłu wydech. Do przodu wdech. Do tyłu wydech. Ostatni raz do przodu wdech. I do tyłu z wydechem. Wróćmy do centrum z wdechem i odłóżmy od razu kolano lewe na matę. Przejdźmy do pozycji jaszczurki. Zostajemy na przedramionach bądź na całych dłoniach. Dopasuj to proszę do siebie. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. Wydech. Ostatni wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem, jeżeli jesteśmy na przedramionach, przechodzimy na całe dłonie i zaczynamy z wydechem prawą ręką odpychać prawe kolano do boku, lewe biodro jak najbliżej maty. Klatka piersiowa jest otwarta, bierzemy wdech, spokojny wydech, wdech i wydech, ostatni wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem wracamy do centrum i układamy od razu prawą nogę do pozycji gołębia. Piszczel może być skierowany równolegle do krawędzi maty, możemy go podsunąć bliżej biodra. Lewa noga jest wyprostowana, otwieramy się w klatce, bierzemy wdech i z wydechem schodzimy sobie na przedramiona.
Bądź całym ciałem do maty. Zostajemy tutaj 5 głębokich oddechów. Długi wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Długi wdech. Spokojny wydech. Zaobserwuj proszę swoje ciało. Jak teraz czuję się w tej pozycji? Jeszcze momencik. Ostatni długi wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem umieścimy sobie dłonie blisko klatki piersiowej. Podwiniemy stopę, palce w lewej stopie. I uniesiemy ciało do pozycji psa z głową do dołu. Psie z głową do dołu, zrobimy głęboki wdech. Spokojny wydech. I teraz lewa noga do góry, wdech. I z wydechem umieszczamy ją na prawą stronę, stopa jest flex. Ponownie otwieramy biodra. Bierzemy tutaj wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I z wydechem lewa stopa ląduje pomiędzy dłońmi. Od razu prawe kolano ląduje na macie. Jesteśmy z powrotem w szerokim wykroku. Unosimy ciało. Delikatnie napinamy brzuszek. Bierzemy wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem odkładamy dłonie na matę i kierujemy stopę lewą do krawędzi maty. Unosimy lewe kolano do góry i zaczynamy, prawe kolano do góry i zaczynamy kręcić kółeczka od bioder. 3 kółka w jedną stronę. Oddychamy głęboko. I powolutku 3 kółeczka w drugą stronę biodrami. Powolutku wracamy do centrum i sprawdzamy, czy możemy odłożyć się na przedramiona. Jeżeli jest bardzo ciężko, zostańmy na całych dłoniach. Prawe kolano jest w górze. Zaczynamy delikatnie bujać ciałem do przodu i do tyłu. Głęboki wdech do przodu, spokojny wydech do tyłu. Jeszcze troszkę wdech, wydech i wdech. I wydech. Powolutku, z kolejnym wdechem odkładamy sobie prawe kolano na matę i zostajemy w pozycji jaszczurki. Jeżeli jesteś na całych dłoniach i czujesz, że możesz przejść na przedramiona, zrób to proszę. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Długi wdech i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem, jeżeli jesteś na przedramionach, wróć na całe dłonie. I z wydechem zaczynamy odpychać delikatnie lewą ręką, lewe kolano do boku. Prawe biodro jak najbliżej maty, otwarta klatka piersiowa. Głęboki wdech, spokojny wydech, wdech. I wydech. Długi wdech. I spokojny wydech. I z kolejnym wdechem umieszczamy od razu lewą stopę do pozycji gołębia. Prawa noga jest mocna, prosta z tyłu. Bierzemy głęboki wdech, wyciągamy klatkę piersiową do góry. I z wydechem opadamy ciałem na przedramiona, albo od razu całe ciało odkładamy na matę. Zostajemy tutaj, bierzemy wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Spokojny wydech. Jeszcze momencik. Długi wdech. I spokojny wydech.
Ostatni raz długi wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem dłonie blisko ciała, podwijamy palce prawej stopy i unosimy ciało do psa z głową do dołu. W psie z głową do dołu bierzemy wdech. I spokojny wydech. Wdech, prawa noga do góry. I z wydechem umieśćmy ją jeszcze raz pomiędzy dłonie. Opadnijmy lewym kolanem na matę. I powolutku teraz cofniemy biodra, prostując prawą nogę. Stopa idzie na flex. Pośladki są mniej więcej nad kolanami. Patrzymy przed siebie, bierzemy wdech. I z wydechem schodzimy luźno do skłonu. Jeżeli bardzo jest nam ciężko w tej pozycji, doprostować nogę i odłożyć ręce na matę, ugnij delikatnie nogę w kolanie. Będziemy ją z czasem doprostowywać. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem uginamy jeszcze raz prawą nogę w kolanie. I z wydechem powolutku wyciągamy ciało do góry. Ręce w górze. Otwieramy się w klatce, bierzemy wdech. Spokojny wydech. Wdech. Wydech. Ostatni wdech. I z wydechem wracamy rękami na matę. Podwijamy palce lewej stopy. I powolutku unosimy ciało do psa z głową do dołu. Bierzemy tutaj wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem powolutku unosimy lewą nogę do góry. I z wydechem umieszczamy ją pomiędzy dłońmi. Lewa stopa jest pomiędzy dłońmi. Delikatnie cofniemy biodra do tyłu, prostując lewą nogę. Stopa jest flex, noga jest wyprostowana. Przynajmniej chcemy, aby ona była wyprostowana. Głowa jest luźna. I patrzymy teraz przed siebie wdech. A z wydechem schodzimy do skłonu. Jeszcze raz luzujemy głowę. Bierzemy wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem uginamy lewą nogę w kolanie. I wyciągamy ręce do góry. Mocny, aktywny brzuch, głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. Wyciągamy się do sufitu i wydech. Jeszcze chwilka wdech. I spokojny wydech. Odkładamy od razu ręce na matę. Podwijamy palce prawej stopy i unosimy ciało do psa z głową do dołu. W psie z głową do dołu. Zostajemy na jeden oddech. Bierzemy wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem ręce idą w kierunku do stóp. Stopy na szerokość bioder. Podkładamy dłonie pod stopy. Staramy się doprostować nogi i delikatnie popatrzeć przed siebie z wdechem. I z wydechem głowa jest luźno. Delikatnie idziemy do skłonu. Nogi mogą zostać delikatnie ugięte. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Długi wdech. I spokojny wydech. I z kolejnym wdechem wyjmujemy dłonie spod stóp, odkładamy je na matę, albo jeżeli jest ciężko, możemy je zahaczyć nad kolanami. Zaczynamy delikatnie chodzić w tej pozycji, uginamy prawą nogę z wdechem, lewą z wydechem, wdech prawa, lewa wydech, wdech prawa, lewa wydech. To jeszcze po razie wdech prawa i lewa wydech. Z kolejnym wdechem powolutku zaczynamy rolować ciało kręg po kręgu, na końcu ramiona i głowa wydech.
Przechodzimy sobie do boku maty i ustawiamy ciało do pozycji trójkąta. Prawa noga do boku, lewa kąt 45 stopni, szeroki rozkrok. Biodra do środka ustawione. Wyciągamy ręce do boku, ściągamy delikatnie łopatki. Wdech. I z wydechem schodzimy sobie ręką do uda, do piszczeli, do kostki, bądź odkładamy ją na matę. Wyciągamy się tutaj, cofniemy delikatnie plecy, patrzymy za ręką, która jest u góry. Bierzemy głęboki, spokojny wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Jeszcze wdech i spokojny wydech. I z kolejnym wdechem opadamy lewą ręką na matę i od razu ustawiamy ciało do boku, do pozycji piramidy. Biodra są skierowane za prawą nogą. Prawa noga mocna, prosta. Jeżeli potrzebujemy, możemy ją delikatnie ugiąć w kolanie. Patrzymy przed siebie, wdech. I z wydechem schodzimy do skłonu, luźna głowa. Bierzemy głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I spokojny wydech. I z kolejnym wdechem przechodzimy sobie dłoni na środek maty. Ustawiamy pięty na zewnątrz, palce delikatnie do środka. Patrzymy przed siebie, wdech. I z wydechem opuszczamy luźno głowę. Jeżeli jesteśmy w stanie, możemy złapać rękami za kostki bądź pięty i delikatnie ściągać jeszcze klatkę piersiową w kierunku do ud. Głowa jest luźno, będzie odłożona na macie. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz głęboki wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem przechodzimy sobie ciałem na lewą stronę i układamy się od razu do pozycji piramidy. Biodra są skierowane za lewą nogą. Patrzymy przed siebie, wdech. I z wydechem skłon, luźna głowa. Bierzemy głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Wdech i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem powolutku unosimy prawą rękę do góry. Biodra kierujemy do boku, ustawiamy ciało w pozycji trójkąta. Patrzymy za ręką, która jest u góry, mocne nogi. Bierzemy wdech, spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem opadamy prawą ręką na matę i jeszcze raz przechodzimy sobie na środek maty. Szeroki rozkrok. Pięty na zewnątrz, palce do środka. Ręce umieszczamy tym razem za pośladkami w koszyczek. Wyciągamy się do kąta 90 stopni, wdech. I z wydechem głowa jest luźna, a ręce idą za plecy. Zostajemy 5 oddechów. Mocne nogi, proste, głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. Wydech. Zostajemy jeszcze w skłonie, ręce tylko rozplątujemy i odkładamy na matę. Sprawdzamy, czy głowę możemy przybliżyć w kierunku do maty, klatkę piersiową do ud. Jeszcze dwa, głęboki wdech, spokojny wydech i wdech i wydech.
Z kolejnym wdechem przechodzimy sobie do początku maty i od razu odkładamy prawą nogę do tyłu do psa z głową do dołu. Bierzemy w tej pozycji wdech. I z wydechem powolutku przechodzimy do pozycji dziecka. Wyciągamy tutaj ciało. Obserwujemy, jak teraz czują się nasze biodra, nasze nogi. Bierzemy głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni długi wdech. I z wydechem zaczynamy rolować ciało. Kręg po kręgu do siadu na piętach, na końcu ramiona i głowa. Powolutku umieścimy sobie teraz ręce blisko bioder i będziemy unosić kolana do góry. Klatka piersiowa jest otwarta. Jeżeli jest ciężko i bolą Cię stopy, możesz zostać tylko w siadzie. I to jest też bardzo fajna pozycja rozciągająca stopy. Zostajemy, bierzemy wdech. Spokojny wydech, kolana jak najwyżej. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech, powolutku odkładamy kolana. Przechodzimy do klęku podpartego i delikatnie rozluźniamy stopy, kręcąc nimi kółeczko. I powolutku jeszcze raz usiądziemy sobie na stopach. Tym razem palce będą podwinięte. Ręce zaplatamy w koszy, bierzemy wdech, wyciągamy się do góry i z wydechem zaokrąglamy plecy, broda idzie do mostka. Wdech, wyciągnij się do góry, wydech, broda do mostka, wdech, wyciągnij się i z wydechem broda do mostka. I powolutku rozplączemy ręce, rozluźnimy stopy i usiądziemy sobie na pośladkach. Wyciągamy kości pośladkowe i od razu umieszczamy prawą nogę do wewnętrznego lewego uda, lewa noga mocna, prosta, stopa flex. Patrzymy przed siebie, wdech. I z wydechem przechodzimy do skłonu, luźna głowa, łokcie jak najbliżej maty. Chcemy tutaj odłożyć brzuszek jak najbliżej uda. Bierzemy spokojny wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I spokojny wydech. I z kolejnym wdechem rolujemy ciało do góry. A z wydechem umieszczamy stopę prawą do pół lotosu. Jeżeli jest bardzo ciężko, bądź nie czujesz się na siłach w pół lotosie, możesz tą nogę umieścić nad kolanem. I to jest też bardzo poprawna pozycja. Patrzymy przed siebie, wdech i z wydechem staramy się złapać ze stopy i delikatnie ściągnąć ciało do dołu. Ponownie skłon. Głęboki wdech, spokojny wydech, wdech, wydech, jeszcze raz wdech i spokojny wydech. I z kolejnym wdechem wracamy do góry, do centrum, układamy tą prawą stopę przy zewnętrznej krawędzi lewej nogi, lewego uda. Przyciągamy lewą ręką prawe kolano do klatki piersiowej, prawa ręka do góry, wdech. I z wydechem skręcamy się, patrzymy, co się dzieje z tyłu za nami. Głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem wracamy do centrum i od razu umieszczamy się w pozycji, gdzie prawa kostka będzie nad lewym kolanem, a prawe kolano będzie nad lewą kostką. Jeżeli jest bardzo ciężko, noga lewa zostaje wyprostowana. Wyciągamy ręce do góry, wdech. I z wydechem schodzimy do skłonu. Bierzemy głęboki wdech. Głowa jest luźna. I spokojny wydech. Te ręce możemy mieć odłożone na kolanie i kostce. Bądź możemy jeszcze troszkę pogłębić pozycję i ręce odłożyć przed nogami. Głęboki wdech. Spokojny wydech.
Ostatni wdech i wydech. I z kolejnym wdechem zrolujemy ciało do góry. Rozplączemy nogi i zamienimy strony. Tym razem prawa noga jest wyprostowana, stopa flex, lewa noga do wewnętrznego prawego uda. Jeżeli potrzebuje, możemy jeszcze wyciągnąć kości pośladkowe. Wdech. Wyciągamy ciało do góry, klatka piersiowa do góry. I z wydechem schodzimy do skłonu. Zostajemy tutaj. Głowa jest luźna. I jeszcze momencik, ostatni wdech. I spokojny wydech. Kolejnym wdechem rolujemy ciało do góry. I od razu lewa stopa ląduje w półlotosie, bądź odkładamy ją nad prawym kolanem. Patrzmy przed siebie, wdech. I z wydechem staramy się złapać rękami za stopę. Jeżeli ciężko, odkładamy je z boku. I staramy się przybliżyć klatkę piersiową i brzuszek do naszych nóg. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Proste plecy. Wdech. I jeszcze raz wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem rolujemy ciało do góry. I z wydechem umieszczamy lewą stopę od zewnętrznej strony prawego uda do skrętu kręgosłupa. Prawa ręka łapie za lewą nogę. Lewa ręka wyciąga się do góry, wdech. I z wydechem skręcamy się ze swoim lewym ramieniem. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Długi wdech. I wydech. Kolejnym wdechem wracamy do centrum i umieszczamy lewą stopę nad prawą. Tak, żeby lewa kostka była nad prawym kolanem, a lewe kolano było nad prawą kostką. I ponownie ręce do góry, wdech. I z wydechem zahaczamy je albo odkładamy je na nodze, na kostce i na kolanie. Albo dodatkowo, jeżeli mamy więcej miejsca, pogłębiamy pozycję. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I spokojny wydech. Powolutku doprostowujemy obie nogi. Siadam sobie jeszcze raz, wyciągając kości pośladkowe na guzach kurczowych. Prostujemy ciało, ręce do góry, wdech. I z wydechem przechodzimy do skłonu, do nóg. Głowa jest luźna. Bierzemy głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem rolujemy ciało do góry. I z wydechem przechodzimy sobie do tyłu, do pozycji pługa. Stopy będą, palce stóp będą podwinięte. Długi wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I z wydechem powolutku zaczynamy rolować ciało do góry. Idziemy do siadu, bierzemy wdech. Z wydechem skłon do wyprostowanych nóg. Wdech do góry. Wydech do pługa. Wdech do góry. Wydech do skłon. Wdech do góry. Wydech do pługa. Wdech do góry. Wydech do skłonu, jeszcze raz wdech do góry, wydech do pługa i z kolejnym wdechem zostajemy już w leżeniu, przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Przemasujmy kręgosłup lędźwiowy, poobujajmy się delikatnie, bierzemy głęboki wdech,
i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem prawa noga zostaje przy klatce piersiowej, lewą odkładamy ugiętą w kolanie. I teraz zaczynamy prostować prawą nogę do sufitu. Stopa flex, palce zwrócone w naszym kierunku, noga mocno wyprostowana. Łapiemy się za udo, łydkę, kostkę, za palucha, bierzemy głęboki wdech, spokojny wydech, wdech, wydech, jeszcze raz wdech. I z wydechem doprostujemy sobie lewą nogę. Prawa noga ciągle jest w górze, stopa flex wyprostowana. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem puszczamy rękami nogę, odkładamy ją na matę i prostujemy lewą nogę. Prawa noga jest ugięta na macie, lewa noga wyprostowana, stopa flex. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I z wydechem prostujemy prawą nogę na macie. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I z kolejnym wdechem przyciągamy nogę lewą do klatki piersiowej, dokładamy prawą. Bierzemy głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem układamy się do skrętu kręgosłupa, nogi odkładamy na prawą stronę, patrzymy za lewą ręką. Zostajemy tutaj, możemy zamknąć oczy. To jest nasza pozycja przedrelaksacyjna. Głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem przekładamy nogi na drugą stronę. Patrzymy za prawą ręką. I spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz długi wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem wracamy do centrum. I prostujemy nogi, układamy ręce wzdłuż ciała. Przechodzimy do klasycznej relaksacji. Zamykamy oczy, bierzemy głęboki, spokojny wdech i wydech, rozluźniając całe ciało. Wydłużamy oddech. Zauważamy, jak nasze ciało czuje się po dzisiejszych zajęciach. Czy zyskało więcej miejsca i przestrzeni? Głęboko wdech i wydech. Rozluźniamy całe ciało. Chcemy rozluźnić swoje stopy, nogi, pośladki, biodra. Rozluźnić brzuch, klatkę piersiową, kręgosłup, plecy. Ramiona, barki, dłonie. Chcemy rozluźnić głowę i mięśnie twarzy. Ostatni głęboki, spokojny wdech. I wydech ustami puszczamy wszystkie napięcia. Powoli zaczynamy poruszać palcami stóp, palcami u dłoni. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech, wysyłamy ręce za głowę. I wydech ustami, puśćmy ostatnie napięcia.
I jak będziesz gotowy, przekładamy się do leżenia na boku. I unosimy ciało do siadu skrzyżnego. Siadam sobie jeszcze raz wygodnie. Wysyłamy ręce z wdechem do góry. Z wydechem na wysokość serca. Dziękuję Ci pięknie. Namaste.